Robert Jankowski, prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły. Łódź płaskodenna, rzeczna, wiślana, nazywa się Rytman. Jest to typ łodzi typu bat, wiślany, zbudowana z drewna sosnowego, krzywulce, czyli te wręgi ma dębowe i akacjowe. Budowana była metodą tradycyjną, ludową, we wsi Basonia, gdzie mieszka szkutnik ludowy Mateusz Tabaka. Zbudowana została dla naszej fundacji, dla Fundacji Rok Rzeki Wisły, po to, żeby jak najwięcej ludzi mogło popłynąć tą rzeką i sobie spróbować, jak wspaniale się pływa po Wiśle. Łódź jest wymagająca, to znaczy ona doskonale pływa, wspaniale się nią manewruje. Pływamy na silniku 15-konnym i to w zupełności wystarcza nawet na rwące nurty tej rzeki. Ale wymaga pielęgnacji i konserwacji. Także co roku my przystępujemy do impregnacji drewna, do poprawek, do naprawy ewentualnych uszkodzeń, które się w trakcie sezonu odbywają. Łódź jest niesamowicie wytrzymała i ona jest, faktycznie drewno pływa po wodzie, więc praktycznie jest niezatapialna, ale wymaga pracy takiej konserwacyjnej. Konserwujemy ją środkami naturalnymi, olejami polecanymi przez najlepszych specjalistów i dzięki temu takie łodzie, w przeciwieństwie do dawnych łodzi, które żyły 5, no może 10 lat, żyją nawet 15 i 20, a najstarsza obecnie czynna łódź na Wiśle ma już ponad 30 lat. Bardzo lubią dzieci pływać tą łodzią, w przeciwieństwie do statków, którymi też można pływać po Wiśle, oczywiście o ile na to pozwala poziom wody. Raz tą łodzią dopływamy wszędzie, nawet przy tych najniższych stanach wody. Dwa, dzieci mają bezpośredni kontakt z wodą, także wystawienie ręki i już jest zanurzenie w chłodnej wodzie rzeki. Latem sprawia im to bardzo dużo radości. Jednocześnie łodzią drewnianą się płynie trochę tak, jak jeździ się Mercedesem po szosach. Szeroko, wygodnie, z lekkim pomrukiem silnika. Często pływamy na żaglu, używamy żagli rozprzowych. Przy dobrym wietrze płynie się z szybkością po prostu silnikową. Jednocześnie jest to łódź spokojna, zwrotna, łagodnie kołysząca i sprawiająca, że nawet ludzie, którzy się panicznie boją wody przy wsiadaniu na łódź, już przy wysiadaniu pytają nas o następne rejsy. Okej, okay. I teraz jeszcze tak, mam prośbę. Powiedz, jakie są najbliższe plany tej łodzi, czyli eksploatacji? Otwieramy powoli nowy sezon. Łódź już za parę dni trafi na wodę. Dzień, dwa na nasiąkanie drewna wodą. Wtedy deski się rozszerzają, łódź się całkowicie doszczelnia. Następnie ruszamy na rejsy. Na pewno będzie to cykl rejsów tutaj po Warszawie. Będziemy warszawiaków wozili Wisłą Warszawską i pokazywali ten cud i dar natury, jaki posiada stolica w samym swoim centrum. Ale również na lato planujemy rejsy w odleglejsze zakątki. Zapewne, tak jak w zeszłym roku, zaczniemy gdzieś od Górnej Wisły, spłyniemy małopolskim przełomem Wisły, następnie przez najpiękniejsze fragmenty pod Górą Kalwarią dopłyniemy do Warszawy. Dopływając do Warszawy otwiera się wspaniały widok na stolicę. A następnie w dół rzeki historyczne okolice Modlin, Zakroczym, Czerwińsk, Wyszogród, do Płocka i dalej na Festiwal Wisły do Torunia.